Jesteśmy w Gwinei Bissau, niedaleko stolicy Bissau. Takie małe jakieś pluskwy. Ale szlachetne sardynki. Proszę bardzo. Co się suciło, Mariusz? Co się stało? Jaka pani ryba wielka mnie wzięła. Na cóż to? A morda taka spieczona tam. Zobacz, no już jest. Sardynkę. Pewnie będzie rekin. Jak to było? No bo kurczę, nie wiem. Twoja wina, jego wina? Jego! Jaka moja? Mówi podkręć. No to podkręciłem hamulec. Ale całkowicie inne jak te na Madagaskarze. Tutaj są genetycznie one żółte. Albo barakuda. No, jak Marian nie śpiewa, to znaczy, że jest... Widzisz? Żółtopłetwy. Proszę pana. Piękny. To jest zabytek czeski Tokos, made in Czechosłowakia, przepraszam, made in Czechosłowakia z lat 60., który zrobiłem własnoręcznie, przerobiłem na trawela i teraz wyciągam duże ryby. No, widzę, że dobry rocznik. W międzyczasie mamy towarzystwo. Też wędkarzy profesjonalnych. A Mariusz cały czas ciągnie. Oczywiście karanksa 5-kilowego, a może będzie coś innego? Karp róże, ale piękny karp róże. No piękny. Wiesz, wczoraj nie miałem, chcesz tu gdzieś już karanks i karp róże. Piękna, bezludna wyspa. Ale to Marian to na Golasa chyba, nie? Patrzcie, a tam z dala widać sępy. Coś tu czują jakąś padlinę. Próbuję nakręcić sępy. Jak smaczkuje? Genialne danie. I nie nazywa się sashimi, jak mówi to w Włoszech, tylko carpaccio. You tell me that you love me.
A to jest, nie jest karas. To jest ryba królewska, queen. Queenfish. Bardzo. Atolik Senegalu. Kapitan po francusku. Prawdziwy kapitan tych oceanów. Lżejsze? Karpie. A ryby jeszcze żeśmy nie zobaczyli. Lecz. A, teraz mireczku. Kurczę, macie. Normalny halibut. Mogę mu plecionkę. To jest duża ryba. Chyba, że pobije swój rekord ciągnięcia ryby 1,5 godziny. Ale już ją widać. Normalnie jak w Tajlandii. Na rzece Mekong. Jo, ale ten Lamy Glass jest Lamy Glass. Czeska produkcja. No zobacz, niedługo będziesz miał O. Na razie jest duże C. Ale mana! O, żeś tu! Tu! Znowu poszła w głębiny. Strasznie! I trzecia. Aha. Dwie towarzyszą, czyli... Czyli mama i... Mamy towarzystwo, kolorowa łódź. O, piękny. Piękne karp róże. Ale biorą cały czas. Wczoraj był brawo. Minut i ciągle walczy. Co mu wezmę, to odbierze. Ale nie wiem, czy mój rekord pobije. Może być podobna. To jest prawdziwa, gigantyczna barakuda. Ponad metry nie pobity. Także, no a tak z pół centnara. Co pracuje? Może będzie coś podobnego. Pięknie, ja tylko bym chciał to. I już się tutaj coś z tyłu też dzieje. Piękne, przepięknie ubarwione. No i widzisz, bawił się. Chociaż kij ładny, ale... Wszedł na ząbko. A nie wiem, z kim ona ma do czynienia. Jest ambitniejszy niż Kaszyński. Już jeden ciemny i trzeci. Jack! Już wyżej nie, już wyżej nie. Wow. Ale jak sekundę? Barakudy i głębokość mamy 30 metrów. Już teraz patrząc, że wszyscy w trójkę ciągniemy, nie mamy czasu na zabawę. W tym ryżu to siły dużo nie mamy. Co nam ta Gerda gotuje, co? To jest kundelek.
płynie, płynie. Ale to ja widzę, co już tam. No nie. Ale na pewno kobia. Jest na prawą rękę, bo jest na lewą. Go nie ściągniesz, bo ten kowrotek się ten, musisz pompować. By się z dwóch gatunków. No, dwie kobie. One są rochowate, ja nie wiem, czy ja nie jestem rogowaty. Nas to się sprawdza, jak przyjeżdżamy, to mamusia wodę gotuje. Ty się sprawdza, to ja nie wiem. Pój pompuj, bo tam się nic nie kręci. Nie chcę być złośliwy, ale obydwie to są moje bomby, dwóch moich wędkach. To widać, kto tu chapi. Dwa. Ale piękna. Dali pokazuje tą naszą mikroskopijną wyspę. Nie przeszkadzało wam, że ona jest taka mała? Wręcz to była jej zaleta. Ja jakby z okazji wzrostu lubię wszystko, co ma. Dużych nie lubię. To te nasze świstaczki. Jak motyle, ta, ale ich ma dosyć na kolację. Piękny karpuże. Takie rygi, koledzy, trzeba łowić, a nie jakieś tam okonki. Oje. A przepraszam. Nazwa? O, panie. Recna.